Dzisiejszy dzień ma charakter symboliczny, a jednocześnie bardzo praktyczny. W ramach umowy o współpracy, którą zawarliśmy z Polaracem, dostajemy kłady dla naszych studentów do procesu dydaktycznego, po to, żeby mogli zajmować się rozbieraniem, składaniem części, a przede wszystkim wiedzieć, jak to jest zbudowane. Padają pierwsze sygnały od naszych pracowników naukowych, że mają pomysły na patenty, na udoskonalenia i właśnie tą ścieżką będziemy podążać. Mamy także na uwadze praktyki bezpośrednio na miejscu tutaj w Opolu, ale także staże dla wybranych najlepszych studentów w Stanach Zjednoczonych. Jest to oferta firmy Polaris. Jest to pierwszy taki sygnał, taka jaskółka, czyli przekazujemy pojazdy, żeby można było już na nich się uczyć, można je poznawać konstrukcyjnie. W dalszej kolejności planujemy oczywiście otworzenie staży studenckich i też praktyk, więc jakby ta współpraca w miarę upływu czasu będzie się rozwijać i my, myślę, będziemy odpowiadać na potrzeby Politechniki i również my będziemy mówić, czego my byśmy oczekiwali od studentów, od przyszłych inżynierów, jakich moglibyśmy wykorzystać u nas na zakładzie i u naszym centrum rozwojowym. Ten sprzęt będzie wykorzystywany na dwóch kierunkach studiów, a mianowicie kierunek mechanika i budowa maszyn, który jest mocno zagnieziony, już 50 lat funkcjonuje na Politechnice Opolskiej, również kierunek mechatronika, który ma 2 stopnie, ale w tej chwili widząc potrzeby rynku staramy się uruchomić w najbliższym roku akademickim kierunek transport. Między innymi właśnie to jest związane z firmą Polaris, która tutaj weszła do Opola, zatem przyjdą kolejne firmy, transport się rozwija, w związku z tym chcąc zwiększyć ofertę kształcenia dla naszej młodzieży, która będzie miała potem pracę, myślimy o kierunku transport. I właśnie te kłady doskonale się wpisują nam w ten nowy kierunek studiów.